Podczas konferencji na dworcu kolejowym w Wodzisławiu Śląskim prezydent miasta Mieczysław Kieca przedstawił plany budżetowe na nadchodzący rok. Przewidziano w nich m.in. remont pałacu Dietrichsteinów, ulic powiatowych oraz projekty proekologiczne. W budżecie Wodzisławia Śląskiego na rok 2020 przewidziano wydatki wynoszące 260 milionów złotych. To, co na chwilę obecną wpisane jest do projektu budżetu, to podpisanie umowy w ramach Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, m.in. na ulicę Asnyka, Orzeszkowie, Prusa, te, które były w tak zwanym pakiecie brązowym, Plac Zwycięstwa. Umowy są podpisane i będą realizowane. W 2020 roku realizowana będzie modernizacja pałacu Dietrichsteinów, projekty proekologiczne ważne w walce o czyste powietrze. Kolejne plany to termomodernizacja kamienic, w szczególności tych wokół Starego Miasta, oraz fotowoltaika w budynkach użyteczności publicznej. Jeżeli uda się w ramach roku budżetowego wykazać jakieś oszczędności, miasto zamierza przeznaczyć je na zmniejszenie deficytu. Można powiedzieć, że deficyt przede wszystkim w kwocie prawie 3 milionów finansuje program Czyste Powietrze dla miasta Wodzisławia. Brak wystarczających środków na oświatę, rosnąca luka finansowa, dlatego zadania oraz szacowane ubytki dochodów, m.in. z udziału w PIT, wynoszą 17 milionów złotych. Jest to kwota, z której miasto mogłoby obniżyć zadłużenie, zmienić nawierzchnię dróg miejskich oraz dopłacić do remontów dróg powiatowych. Ujemny wynik budżetu zostanie sfinansowany z pożyczki w wysokości ponad 3 milionów złotych oraz sprzedaży papierów wartościowych w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. Na wtorkowej konferencji przedstawiono nowego dyrektora służb komunalnych miasta. Trzeba się przyjrzeć, jak ta firma funkcjonuje w tej chwili, jak jest zorganizowana i być może, że jakimiś zmianami organizacyjnymi, doskonaleniem tego, co jest, będzie można zwiększyć ilość i jakość świadczonych usług. Nowy dyrektor obejmie fotel z początkiem grudnia. Zastąpi Sabinę Wuwer, która sama zrezygnowała z pełnienia tej funkcji. Choinka na wodzisławskim rynku już stoi. Pracownicy służb komunalnych miasta w środę przywieźli ją do centrum miasta z prywatnego ogrodu. Mieszkanka Wodzisławia Śląskiego z ulicy Teligi podarowała ją miastu, jakby za wycinkę. No i dzięki temu udało nam się pozyskać właśnie taką piękną, wysoką, dużą choinkę. Na pewno będzie dużo światła, białej girlandy i chcemy też, będzie duża biała gwiazda świecąca, przestrzenna na czubku tej choinki. Ozdoby są teraz przygotowywane na warsztacie w służbach komunalnych miasta. Tam dziewczyny z zieleni właśnie szykują, wymieniają jakby materiały w tych dekoracjach świetlnych, ponieważ no, co roku po zimie one przychodzą trochę przybrudzone. Przystrojona choinka ma zabłysnąć w Mikołajki.